Witajcie, nazywają mnie Samotowędrowcem, a to jest kolejny odcinek. Zagrałem Gothic 2, Noc Kruka. Co zamierzasz zrobić? Słucham? Bladwin nie stoi ci już na drodze. Zastanawiam się, kto będzie następny. Kruk? A może ja? Boisz się? Nie boję się walki. Jedynie konsekwencji twoich czynów. Ten obóz to wszystko, co mamy. Nie udało się tak, aby wszyscy byli zadowoleni. Ale zadziałało. A każdy kolejny zabity oznacza coraz większy rozłam. Jesteśmy bandytami, pariasami, pogardzanymi wyrzutkami. Dokądkolwiek pójdziemy, będą nas ścigać, zamykać w więzieniach i zabijać. Nie ma dla nas ani lepszego miejsca, ani lepszego czasu. Czego więc chcesz? Ci ludzie potrzebują kogoś, kto ich poprowadzi. Kto ma to zrobić? Ty? Ktoś, kto nie potrafi usiedzieć na miejscu? Dlaczego więc nie zostaniesz przywódcą obozu? Dobrze, ale co z Krukiem? Kruk niedługo będzie miał inne kłopoty. Ja już o to zadbam. Upewnij się, że więźniowie mogą swobodnie opuścić obóz. Dobrze, zajmę się wszystkimi strażnikami na zewnątrz. No dobra, czy mimo wszystko Torus się z nami w porządku zachował, nie? Oczywiście mamy jeszcze tych więźniów uwolnić. W końcu to była jego decyzja. Jakbyśmy mieli nie dość problemów. Uwolnij niewolników. Słuchaj! Rozkazy wydaje tu Bladwin. Niewolnicy są jego własnością i tylko on może ich uwolnić. Poza tym Torus także ma tutaj pewną władzę. A ty co robisz? Sprawujesz tu jakąś ważną funkcję? Rozmawiałem z Torusem. Masz uwolnić niewolników. Dobrze, jeśli tak sobie życzy Torus. Zastanawia mnie, dlaczego wydał taki rozkaz. Ale nie płacą ci za zadawanie pytań. Dobrze, dobrze. Widzę, że nie mam już kogo pilnować. Idę zjeść trochę tej smacznej zupy. Przez to będzie jeszcze więcej. Hej. Hej, ze mną wszystko w porządku. Dzięki za to, że pomogłeś Bardosowi. Jeśli będziesz czegoś potrzebował, pogadaj z Patrykiem. To nasz rzecznik. Hej, ty! Droga wolna. Uciekajcie. Wspaniale. Znam jedną jaskinię na bagnach, w której mogę ukryć ludzi, ale co potem? Idąc z bagien, kierujcie się na południowy zachód, a powinniście trafić do obozu, który magowie wody rozbili w ruinach starej świątyni. Oni pokażą wam drogę. Wielkie dzięki, naprawdę. Jesteśmy głęboko wdzięczni za okazane nam miłosierdzie i pozostajemy zobowiązani. Spokojnie, po co ta ceremonia? Przy okazji, że oni tutaj odeszli stąd, to ja mogę sobie teraz pokopać troszeczkę złota. Po prostu tak, żeby się troszeczkę wzbogacić, tak jakby. Okej, nic nie zostało. Mam jeden punkt nauki. Niezbyt dużo. Thank you.
Okej, nic tutaj nie ma teraz. Świetnie. Hej! Potrafisz ocenić moje umiejętności kopania złota? Powiedziałbym, że jesteś... guru kopaczy. Teraz jesteś tak dobry jak ja. Gratuluję, partnerze. On się chyba zjednoczył z tą żyłą, a ty już z nim nie pogadam. Hej! Pohandlujmy. O, proszę, ile złota. Za te właśnie wykopane samorodki. O, znowu ty? Zaczynasz mnie drażnić! Masz. Dalej chcesz mnie powstrzymywać? Czy to... To... Bladwin? O rany, to jest... tak! Nie, to znaczy... Możesz wejść! No, jak mu pokazałem głowę Bladwina, to już... zmiękł gość i przepuścił mnie. My się naprawdę Bladwina bał i dlatego nie chciał nas przepuścić. No i proszę, mamy kuferek. U kurcze, lepsza właśnie zbroja kruka. Zostawię tutaj głowę Bladwina, niech ma. No, taki pancerz ma między innymi Torus. Proszę, słudzy kruka, którzy mają właśnie taki sam pancerz jak ja. Kurde, naprawdę są mocni. Jak widać, Kruk sobie tutaj sługi schował, żeby po prostu nikt za nim nie poszedł do tej świątyni. Hmm.
Bardzo jakieś miksturki tutaj zostawił. Kruk. No i proszę, kruk się dostał do świątyni. A oczywiście ruszymy za nim. Może powiedzmy to dla magów wody albo coś. Hej, ty! Jeśli chodzi o Kruka, wtargnąłem do siedziby Kruka. Co z nim? Przybyłem za późno. Na moich oczach zniknął w świątyni Adanosa. Co? To tragedia! Dlaczego nie wyruszyłeś za nim? Nie mogłem iść za nim. Zablokował bramę od wewnątrz. Muszę pomyśleć. Ciekawe, jak Kruk dostał się do świątyni. Co zrobił, zanim przeszedł przez portal? Wypowiedział zaklęcie przy bramie. A przedtem? Otworzył grób. Już ci mówiłem. Dokładnie. Rytuał. Tak, właśnie to. Obawiam się, że Kruk zyskał moc strażników umarłych. Zdobył wiedzę na temat świątyni od ducha. Musisz udać się do Myxira i mu o tym opowiedzieć. Dobrze, w takim razie idziemy do Myxira. Przysłał mnie Saturas. Kruk dostał się do świątyni i zamknął za sobą portal. Saturas uważa, że swoją wiedzę o świątyni Kruk uzyskał od ducha. O, Adanosie! Kruk musiał przyzwać ducha najwyższego kapłana, Kardimona, aby dowiedzieć się, jak wejść do świątyni. Według zapisów, grób kapłana znajduje się w jaskiniach pod fortecą. Będziesz musiał zrobić tak samo, ale nie możesz już spytać Kardimona. W zachodniej części doliny znajduje się grób wodza Quahodrona. Będziesz musiał go odnaleźć i przebudzić Quahodrona. W tych inskrypcjach zapisano, jak wyznawca Adanosa może przywołać ducha. Myślisz, że to może się udać? Przeczytałem wiele sprzecznych informacji. Na przykład inskrypcję Iberiona, przywódcy Bractwa Śniącego. Ale wierzę w każde słowo autora tych zapisów. Bractwo Śniącego nie głosiło samych kłamstw. Śniący naprawdę istniał.
to nie tylko kłamstwa sprawiły, że byli niewiarygodni, lecz ich własne słowa były mętne. Wyznawcy śniącego pozostawali pod złym wpływem palonego przez nich bagiennego ziela. Powaga i podniosłość słów spisanych na tej kamiennej tablicy przekonują mnie, że ich autor mówi prawdę. Dlaczego Quahodrona? Dlaczego nie kapłana Kardimona? Kruk z pewnością sprofanował jego grób w czasie przywołania. Musimy poszukać innego ducha. Mówisz poważnie? Chcę, żeby sprawdzono każdy zakamarek. Nawet jeśli istnieje jedynie cień szansy na spotkanie jednego z budowniczych, musimy go wykorzystać. Kruk tak właśnie zrobił. Zgoda. Co mam zrobić, jeśli chcę przyzwać ducha? Znajdź grobowiec Quahodrona na zachodzie doliny. Przyzwij ducha, wypowiadając słowa strażników umarłych, które tu spisałem. To wszystko. Teraz musimy znaleźć jego grób. Powodzenia, synu! Znaleźć chyba ja mam znaleźć. O co chodzi z tym wodzem Quahodronem? Powinieneś znaleźć jego grób i przywołać ducha słowami strażnika umarłych. Masz je spisane. Musisz je jedynie głośno wypowiedzieć. Ja może poczekam do rana. I okej, zatem... Okej, ziółka, grzybki. No proszę, cieniostwór tutaj. No już nawet oni mi nie, te cieniostwory mi żadnego wyzwania tutaj nie sprawiają. Wspaniale.
proszę łuk. Chociaż ja wolę kuszę. Że coś znalazłem. To właśnie trzeba tylko znaleźć ten grób gładochrona, który właściwie to nie jest taki, nie będzie taki łatwy wcale. Okej, pełne HP, można iść dalej. Proszę bardzo, harpie. Nie są oni jakimś wymagającym przeciwnikiem. Proszę bardzo, troll. Proszę bardzo, już nasza postać dość dobrze umie walczyć właśnie. Okej, skóra z trolla. Proszę, fajnie. Takim nieźle mi to poszło walka z tymi bestiami. Proszę bardzo, zombie. I mam tu taki magiczny beł, troszkę taką elektryczność, nie? Przypominające. Magiczna kusza. Która właśnie strzela tymi magicznymi bełtami.
Dobrze, przywołanie Kwafodrona. Przyzywam cię, Kwafodronie, pradawny przywódco kasty wojowników. Dlaczego zakłócasz mój spokój, strażniku? Powiedz mi, z czym do mnie przychodzisz? Kraj rozdzierają trzęsienia ziemi. Jeśli czegoś nie zrobimy, cała wyspa zostanie zatopiona. Nic już nie możemy zrobić. A Jarkandar spadł gniew Adanosa, który zniszczy wszystkich niewiernych. Ktoś dostał się do świątyni Adanosa. Niemożliwe. Sam zablokowałem bramę. Nie można jej sforsować. Czyżby? Co znajduje się w świątyni Adanosa? Moje największe nieszczęście. Moje największe rozczarowanie. Wielka mądrość starożytnych musi cię przytłaczać. Człowiek twojej pozycji nie może się tak do mnie zwracać. Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że nie jesteś tym, za kogo się podajesz. Jeśli naprawdę potrzebujesz mojej pomocy, będziesz musiał udowodnić swe intencje. Odpowiedz na moje pytania, abym miał pewność, że nie wyjawię tajemnic obcemu. Zadawaj swe pytania. Jestem Kwahodron, dawny generał Jarkandaru. Przebudziłeś mnie. Do której kasty należysz? Strażnicy umarłych. Zdolności strażnika umarłych pozwoliły ci mnie obudzić, to prawda. Jeśli naprawdę jesteś tym, za kogo się podajesz, zdołasz odpowiedzieć na wszystkie moje pytania. Za wyjątkiem jednego. Kto niegdyś bronił mieszkańców Jarkandaru przed wrogimi atakami? Wojowników? Kto może wydać mi bezpośredni rozkaz? Kapłani. Kto jest odpowiedzialny za zło, które na nas spadło? Kasta wojowników. Kto ma decydujący głos w Radzie Pięciu? Uczeni. Kto łagodzi cierpienia i opiekuje się chorymi? Uzdrowiciele. Kto zamknął portal, by uchronić ludzi przed złem? Nie wiem. Dobrze. Ufam ci i udzielę pomocy. Jakiś parszywy drań dostał się do świątyni Adanosa. Jeśli natychmiast nie wpuścisz mnie do świątyni, rozpęta się tu piekło. Niemożliwe! Najwyższy kapłan Kalimon i ja jesteśmy jedynymi w Jarkandarze, którzy wiedzą, jak otworzyć portal w świątyni Adanosa. Cóż, wygląda na to, że ten Kardimon się wygadał. Powtarzam, brama została otwarta. Widziałem to na własne oczy. Dobrze, słyszę prawdę w twoim głosie. Nie będę już wątpić w twe słowa. Mam nadzieję. Weź zatem słowo, które otworzy ci przejście. Zapisane jest na tej kamiennej tablicy. Wypowiedz je przy zamkniętej bramie świątyni, a stanie ona otworem. Mój czas dobiega końca. Nie mogę ci więcej pomóc, ale strzeż się. Pamiętaj o komnatach Adanosa, albo spotka cię pewna śmierć. Zaczekaj, o co chodzi z tymi komnatami? Gasną na siły. Żegnaj. Spotkamy się ponownie w krainie umarłych. No dobra, ale najważniejsze, że nam pomógł. Teraz możemy wejść do tej świątyni Adanosa. When so lies on.